Muzeum Regionalne w Kraśniku zaprasza mieszkańców na cykl wystaw poświęcony twórcom, których działalność związana jest z naszym powiatem. To dobra okazja, żeby poznać artystyczną stronę świata tych, którzy żyli i żyją obok nas. Sztuki plastyczne Władysława Pruszyńskiego to tytuł wystawy otwierającej cykl Twórcy powiatu kraśnickiego, którego kolejne odsłony będziemy mieli okazję oglądać w Muzeum Regionalnym w Stałym Kraśniku. Wystawa przybliżyła zabranym gościom bogaty dorobek i sylwetkę artysty nauczyciela przez całe życie związanego z naszym regionem. Dzieliliśmy tę wystawę jakby jednocześnie ze względu na trzy pasje pana Władysława, czyli sztuki plastyczne, malarstwo i tutaj są reprezentowane i portrety, i pejzaże, i karykatura, i grafika na tej ekspozycji, ale również pan Władysław Pruszyński rzeźbił. I jedno właściwie z pasji, o której właściwie wcześniej niezbyt ja wiedziałam, to jest lalkarstwo. I mamy również na tej ekspozycji kilka lalek. Władysław Pruszyński przez lata nauczał rysunku i prac ręcznych najdłużej w szkole podstawowej w Dzieszkowicach. Cały swój wolny czas poświęcał tworzeniu, wzbogacając paletę technik, tematów i form artystycznej wypowiedzi. W jego pracach, udostępnionych przez syna Romana, bardzo wyraźne są związki z lubelską małą ojczyzną. Wiele portretów i szkiców zdradza silną więź z ludźmi, którzy żyli obok niego. Na tej wystawie prezentujemy prace, które są w moim posiadaniu. Postanowiliśmy pokazać przekrój wszystkich rodzajów twórczości ojca, poczynając od obrazów wykonywanych w różnych technikach, a więc akwareli, olei, pasteli, także grafik, monotypi, linorytów, poprzez rzeźbę oraz sztuki pokrewne, czyli pisanki, wycinanki oraz lalki, które wykonywał zainspirowany przez profesora Pieniążka, redaktora artystycznego Płomyczka Przedwojennego i które tworzył od lat 30. praktycznie do śmierci w 76 roku. Mamy tutaj w zasadzie pokazane wszystko to, czym się zajmował przez te lata. Pan Władysław za życia prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Warszawie, Lublinie, Sandomierzu, Puławach, Kraśniku. Mimo wszystko dziś jest artystą mało znanym. W naszym zamyśle jest prezentowanie ludzi, którzy się zaznaczyli w jakiś sposób w regionie i tutaj pan Pruszyński jest jedną z takich postaci o wybitnym talencie i przykład osoby, która się nie była w stanie zrealizować, dlatego że warunki życia materialnego zmusiły do zajmowania się poszukiwaniem codziennego chleba, natomiast swoje artystyczne pasje można było realizować dopiero po południu w dniach wolnych od pracy. Natomiast, że była to postać wybitna, która zakorzeniła się w Dzieszkowicach, nie chciała tych Dzieszkowic opuścić, to jest taka pewna pasja, pewna realizacja siebie i pewne posłannictwo. Artysta, który miał możliwość studiowania na Akademii Sztuk Pięknych, który miał propozycję pracy w Warszawie, zrezygnował na rzecz działania na rzecz swojej społeczności.